Witam serdecznie. Dzisiaj przepyszne danie, które można podać na obiad albo na deser, czyli knedle ze śliwkami. Przepis szybki, prosty i łatwy. Mięciutkie, gładkie w smaku ciasto kryje w sobie aromatyczną śliwkę. To dla mnie powrót do smaku dzieciństwa, który niezmiennie lubię. Knedle według mojego przepisu są po prostu przepyszne, a podać je można na 3 sposoby, jeden bardziej smakowity od drugiego. Zaraz się zresztą o tym przekonasz. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam na film. A zatem do dzieła! Składniki na ciasto. Śliwki węgierki 400 g, ziemniaki ugotowane 750 g, 1,5 szklanki mąki pszennej, jedno duże jajko, 3 łyżki cukru i 1-2 szczypty soli. Składniki na 3 sposoby podania. Masło, bułka tarta, śmietana 12% i cynamon.
Mniam. Gładkie, mięciutkie. Śliweczka przepyszna. Niebo w buzi. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych moich filmów, bo naprawdę warto.